Witam Państwa, Artur Wolski. Najbliższe 30 minut to wędrówka z historią i tajemnicą, która do dziś nie pozwala jednoznacznie ocenić kogoś, kto dla Polski był niewątpliwie ważną postacią. Ja spotykałem się ostatnio parę razy z młodzieżą i ta młodzież absolutnie nie wiedziała, kto to jest Rydźmigła. Dlaczego historia zapomina o ludziach? Ja tak sobie myślę, że to jest przede wszystkim nasz grzech zaniechania, że my w pewnej mierze nie umiemy przekonać w chwili obecnej do tego, że historia jest czymś żywym i ważnym, czymś ważnym także dla tych młodych ludzi, że to jest nasza odpowiedzialność, żeby to czynić. Kiedyś to się działo, kiedy Polska nie miała niepodległości, właściwie dom rodzinny spełniał taką funkcję. Tam opowiadano historię i ta historia żyła w opowieściach ludzi. Dzisiaj ta historia często jest martwa. No, są jakieś podręczniki szkolne, ale opowiadają o historiach, które były tak dawno temu i właściwie jaki jest związek z tym, co teraz stanowi o życiu młodych ludzi. Niewielki, więc to nie jest tylko kwestia pamięci o Rydzu Śmigłym, o tej czy innej postaci, tylko ogólny problem miejsca historii w naszym wykształceniu, w naszym świecie, w naszej świadomości. I to od nas zależy, czy ludzie będą interesować się tą odpowiedzią na pytanie, skąd przychodzimy, czy też nie. Do dyskusji o Edwardzie Rydzu Śmigłym zaprosiłem dziś panów. Doktora Cezarego Leżeńskiego, podpułkownika w stanie spoczynku, autora książki Kwatera 139, opowieść o marszałku Rydzu Śmigłym. Dariusza Marka Zszednickiego, reżysera, dokumentalistę, autora filmu Mity i rzeczywistość oraz historyka myśli politycznej Tomasza Mertę. Proszę panów, to dziwne, że absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Edward Rydz Śmigły, zostaje wojskowym. Jakieś rodzinne tradycje, kaprys, może poczucie odpowiedzialności za polskość, a może jeszcze jakaś inna tajemnica, o której nie wiemy, która pcha tego człowieka do munduru. Na to złożyło się szereg uwarunkowań. Tradycje rodzinne również, ponieważ młody Edward był synem Cykfürera, czyli plutonowego armii austriackiej. Niemniej jego rodzice bardzo szybko zmarli. Już w 10 roku życia młody Edward pozostaje samotny. Jego wychowaniem zajmuje się dziadek i babcia. Dziadek był robotnikiem rzeźni i dozorcą, natomiast babcia zajmowała się praniem na co dzień. Jak wspomina Edward później w pamiętnikach, to były bardzo złe lata w jego życiu, bowiem gdy leżał na wznak, to widział ażurowy dach, gdzie prześwitał księżyc. Nie było pieniędzy na zrobienie odpowiednio tego dachu. I być może ten młody chłopiec podzieliłby los wielu innych dzieci z rodzin plebejskich, no, gdyby nie zainteresowanie nauką. Chłopiec się po prostu bardzo dobrze uczył. No dobrze, ale to kosztowało przecież, żeby można było tę naukę kontynuować. Pamiętajmy, jakie to są czasy. Tak, istotnie. Nauka w gimnazjum była bardzo droga. Edward jednak dostał się do tego gimnazjum. Znalazł po prostu sponsora przez czysty przypadek, bowiem w tym miasteczku Brzeżany, gdzie młody Edward się wychowywał i przyszedł na świat, tam mieszkał również doktor Uranowicz, miejscowy, znany, bardzo popularny lekarz. Miał syna w wieku Edwarda, z tym, że niestety syn nie był tak zdolny jak Edward Rydz i lekarz wydedukował, że jeśli sfinansuje mu naukę, to on będzie się przez te 8 lat nauki w gimnazjum opiekował jego synem. I tak też było. On tak zdolny był, że hipnotyzował nauczycieli. Już jak Edward Rydz był na Akademii Sztuk Pięknych, tam również zaopiekowała się nim pewna już dojrzała dama, która była żoną jednego z profesorów Akademii Sztuk Pięknych. Ona uważana była w kręgach wtajemniczonych za wspaniałe medium. Na pewnym raucie zdarzył się taki przypadek, iż pani raptownie opuściła kieliszek z szampanem, on się głośno rozbił o posadzkę. Wszyscy zogniskowali uwagę właśnie na tej pani, bowiem huk rozbijanego szkła był ewidentny. Pani objęła głowę i zaczęła wpadać w taki trans. Mówi, widzę niezliczonej ilości wojska polskiego z orłami na czapkach, a na czele cały w złocie Edward Rydz. Generał. No więc wszyscy oczywiście buchnęli śmiechem, bo jakkolwiek młody chłopiec się zapowiadał bardzo interesująco, ale jako malarz, bowiem studiował przecież na Akademii Sztuk Pięknych, natomiast nikt sobie nie kojarzył go jako generała w tym momencie.
A poza tym warto tu zwrócić uwagę, że to rzeczywiście był humanista, bo znalazłem taki tekst 17-letniego Rydza, taką nowelkę, opowieść o sztandarach bojowych i jak na 17-letniego chłopca to się zapowiadało bardzo ciekawie. Tym bardziej się to potwierdziło, bo jak wiemy, Rydź Śmigły nie tylko malował potem, ale i pisał wiersze. Dlaczego został oficerem? Dlaczego poszedł do wojska? No, miał jedno z lepszych wykształceń wojskowych, dlatego że odbył służbę Hoch- und Deutschmeister, tak się to chyba nazywało, taki elitarny pułk austriacki w Wiedniu, gdzie on doszedł do stopnia Fenricha, czyli stopnia chorążego. I w momencie, kiedy powstał strzelec, to ja myślę, że tutaj zadecydowało to, o czym pan przed chwilą mówił, to wychowanie w rodzinie Uranowiczu, wychowanie w atmosferze Brzeżan, atmosferze, która była bardzo patriotyczna. Więc tutaj nastawienie to spowodowało, że on ukierunkował ten patriotyzm, jak wielu zresztą młodych legionistów, na legiony i wstąpił do nich. No proszę, czyli historia i kariera tu zaczynają iść ze sobą w parze. Są bardzo blisko związane. Zarzucano Rydzowi, że on nie jest Polakiem, że jest Ukraińcem. I rzeczywiście coś tam było na rzeczy, bo prawdopodobnie jego matka była prawosławną, co w tamtych odczuciach, tamtych czasów to była tak zwana Rusinka, a więc uważało się nawet Polaków prawosławnych za narodowości niepolskiej. W 1908 roku powstają w Brzeżanach struktury Związku Walki Czynnej. Rydz tworzy te struktury i zostaje takim szefem oddziału tam też w Brzeżanach. I w tym właśnie okresie przyjmuje pseudonim, bo to było w konwencji konspiracji. I on się niedługo zastanawia, szybko wypowiada Śmigły. No jak się później okazało, to była nieodłączna część jego nazwiska aż do końca jego życia, do 1941 roku. Jest maj 1935 roku i Edward Rydz Śmigły otrzymuje nominację na Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Wszystko jest znane, czy znowu tu mamy jakieś tajemnice? Nie, no mamy szereg tajemnic. Przede wszystkim Józef Piłsudski umiera 12 maja 1935 roku i zaraz po jego śmierci jest Rada Gabinetowa, obraduje. No i rzeczywiście wybierają następcę Piłsudskiego, na razie w wojsku tylko. Ale wiadomo, że w obozie legionowym zawsze pierwsze miejsce miał Kazimierz Sosnkowski. Śmigły no, był placowany raczej na drugim miejscu. I tu mamy szereg niejasności, bowiem członkowie Rady Gabinetowej, o której wspomniałem, gdy weszli do pokoju marszałka Piłsudskiego, który już nie żył, okazuje się, że zobaczono portret Śmigłego, który był w jego pokoju. To oczywiście są mity. W rzeczywistości było tak, że w obozie legionowym bardziej strawny był Śmigły, ponieważ Śmigły nie miał ambicji politycznych. Sosnkowski natomiast był kojarzony z człowiekiem, który owe ambicje posiadał i nawet były one olbrzymie. A jak się układały relacje, wzajemne układy pomiędzy tymi panami? Poprawnie, aczkolwiek bez przyjaźni. W 1936 roku Rydz jest awansowany do stopnia marszałka Polski i generała broni, natomiast Sosnkowski zostaje wtedy wysłany na leczenie do Rumunii i jego praktycznie nie ma. Sosnkowski został generałem broni, a z kolei Śmigły został marszałkiem Polski, ale odbyło się to bez udziału Sosnkowskiego. Obóz Mościckiego uważał, że Rydz będzie łatwiejszy do manipulowania i tak jak pan mówił, że nie ma ambicji politycznych. No ale okazało się, że Rydz popełnił drugi błąd w swoim życiu, bo już raz zaangażował się politycznie, bo zaangażował się w tak zwany rząd lubelski, który powstał przed powrotem marszałka, znaczy ówczesnego brygadiera Piłsudskiego do Polski i przyjął tam stanowisko, to był rząd lewicowy Republiki Polskiej, przyjął tam stanowisko ministra wojny, wtedy to się nazywało.
I Piłsudski był oburzony, zbeształ go i ryć Śmigły rzeczywiście no, niezbyt zręcznie jako legionista, jako przedstawiciel tego obozu piłsudskiego się w to zaangażował. No a potem zaangażował się w obóz Zjednoczenia Narodowego, co było no, błędne jednak, bo była taka tradycja w Polsce, że wojsko się nie angażuje. Czy demokracja II Rzeczypospolitej i jej rozumienie jest rzeczą prostą, czy wręcz przeciwnie, do dzisiaj pełną tajemnic? No ja myślę, że to jest tak, że demokracja to było takie wielkie rozczarowanie tych polityków polskich, którzy zaczynali swoją działalność w czasach przeddemokratycznych, jeszcze rozbiorowych. To jest tak, że właściwie nad Polską międzywojenną ciążą dwie indywidualności, Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. I obaj w pewien sposób z trudnością w tym świecie demokratycznym się odnajdowali. Dmowski w ogóle okazał się politykiem, który nie odnajduje się w świecie rządowym, znaczy nie został premierem, przez jakiś czas był ministrem. To zupełnie wydawała się osoba przeznaczona do znacznie wyższych rzeczy, niż zrealizowała się w praktycznej polityce. Piłsudski, jak wiadomo, właściwie już od zabójstwa Narutowicza odczuwa wyraźne zniechęcenie do demokracji, jest wobec niej coraz bardziej nieufny, wrogi, pogardliwy i w końcu tę demokrację no, bardzo osłabia i zamachem majowym w 1926 roku i później stopniową taką zmianą systemu demokratycznego, parlamentarnego w system o pewnych elementach autorytarnych, które czego zostają potwierdzone. Konstytucja kwietniowa, która w dodatku zostaje no, taką sztuczką uchwalona, to znaczy właściwie z uchybieniami formalnymi, to znaczy wykorzystano moment, kiedy posłów opozycji nie było na sali, więc to nawet sam Piłsudski nie był z tego zbyt zadowolony, że to w ten sposób się stało. Także to jest dość istotny element, kiedy rozmawiamy o II Rzeczpospolitej, to trzeba sobie zdawać sprawę, że obok entuzjastów, tych, którzy wierzyli w Józefa Piłsudskiego, czy tych, którzy cieszyli się obozu legionowego i jego zwolenników, narastały też silne takie odruchy niechęci, które wynikały i z różnych takich lewicowych partii, jak i były z Narodowej Demokracji, znaczy tych, którzy byli zwolennikami tych ugrupowań, bo jedni i drudzy czuli, że demokracja tutaj się kurczy i że w coraz mniejszym stopniu istnieje możliwość jakiejś takiej prawdziwej, demokratycznej wymiany władzy. Więc te czasy nie były jednoznaczne. I oczywiście można mówić, że to był pewien element większej całości. To nie tylko w Polsce przeżywaliśmy taki kryzys demokracji, tylko taki kryzys odbywał się właściwie w całej Europie. No, to nie jest przypadkiem, że to jest ten czas, kiedy w Europie, w różnych miejscach triumfują totalizmy i autorytaryzmy. Polska nigdy tak daleko się nie posunęła. Nigdy ten system nie był systemem w pełni autorytarnym, nawet w okresie po śmierci Piłsudskiego. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że to nie jest takie zwykłe państwo i że nie jest tak, że władze mają pełne uprawnienie do rządzenia i że wszystko odbywa się w sposób czytelny i demokratyczny. A jak postrzegali zwykli ludzie Edwarda Rydza Śmigłego? W wojsku Śmigły miał zawsze dobrą opinię. Był nie tylko ceniony przez żołnierzy. Ja tu odnoszę się jeszcze do okresu batalii legionowej, kiedy to przeglądając rozkazy Józefa Piłsudskiego, praktycznie w każdym rozkazie widzimy wyróżnionego Edwarda Śmigłego Rydza. Czy to jako majora, czy to później podpułkownika. W każdej akcji on jest na czele. Zawsze się wyróżnia. To oczko w głowie u Piłsudskiego? Nie, bynajmniej. To odwrotnie. Nie Piłsudski zogniskował na nim uwagę, tylko Rydz zogniskował uwagę Piłsudskiego na sobie, ponieważ no, był osobą niezwykle uzdolnioną strategicznie. Może to dzisiaj z perspektywy czasu i po kampanii wrześniowej dość dziwnie zabrzmi, ale tak też było. On fascynował również dowódców austriackich, którzy dowodzili tamtymi obszarami działania, bo przecież legiony były traktowane raczej jako organizacja paramilitarna, nie wojskowa, a tu okazuje się, że jakiś tam oficer tej organizacji paramilitarnej szybciej wyciąga wnioski strategiczne niż Herr Oberst, który dowodził akurat tym całym rejonem. Jednym słowem, urodzony przywódca. Tak, i na jego opinii w tamtym okresie również zaważyła kampania łotewska. Bowiem w 1920 roku on z dywizją interwencyjną udał się w tamte rejony Europy i oczywiście odniósł sukces. A proszę pamiętać, że był to rok 20, a więc jeszcze początek formułowania się niepodległej Polski. W związku z tym również i wojsko było niedozbrojone, nieubrane, nie było obuwia, ale ci żołnierze tak na pół boso
szli i mówi, no ale idzie z nami Śmigły, na pewno zwyciężymy. Także mir jego był wspaniały w wojsku. Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że Piłsudski, który miał wielkie zdolności oceniania ludzi i zostawił takie dossier otwarte już w latach późniejszych, to gdzieś połowa lat 20., gdzie wydawał opinie tym generałom i dowódcom wyższego szczebla. I tam Rydź Śmigły figuruje jako bardzo sprawny generał, któremu można powierzyć dowództwo armii, dowództwo frontu, ale nie wyżej. Generał Sikorski jako idealny szef sztabu, ale też nie głównodowodzący. I to się w 1939 roku potwierdziło, bo Rydź Śmigły tam parę błędów popełnił. Ale nie to jest istotne. Tutaj warto do obrazu Rydza Śmigłego jako dowódcy dodać pewien bardzo ciekawy element. Wszyscy, którzy kiedykolwiek byli w wojsku, czy są oficerami rezerwy, wiedzą, jaki jest język wojskowy. Wiedzą, że dowodzenie polega na użyciu słów. Powinno zapiszczeć w tej chwili w mikrofonie, wyciąć to. Otóż Rydź Śmigły nigdy nie użył ostrych, zdecydowanych i takich, jak to się mówi, wojskowych słów. A jednak cieszył się charyzmą. Właśnie może dlatego, że był bardzo spokojny, zrównoważony, żołnierze mu ufali. I nawet potem formułowano zarzuty, że on nie jest dość twardy wojskowo, że nie może dowodzić. To była opinia jego przeciwników już w okresie późniejszym, kiedy on został generalnym inspektorem i marszałkiem. Co pan sądzi o entuzjazmie Polaków właśnie z tamtego czasu, czasu II Rzeczpospolitej, jako historyk myśli politycznej? No to jest rzecz niezwykła i chyba my teraz patrzymy trochę z zazdrością na tamte uczucia, bo pokłady tego entuzjazmu wydawały się prawie niespożyte w II Rzeczpospolitej. Znaczy nawet jak Kaden Bandrowski w powieści generał Barcz mówił o tym, że to jest radość z odzyskanego śmietnika, no to rzeczywiście to, że to jest własny śmietnik, ogromnie ludzi zagrzewało i był taki entuzjazm i chęć działania. To było niezwykle trudne zadanie, przede wszystkim stworzyć taką Polskę z trzech różnych zaborów, w których były różne prawo, różne zwyczaje, właściwie różne kultury, różne typy administracji, to nawet różne typy torów kolejowych, także to wszystko to było dramatycznie trudne. I ten kraj powstał. W okamgnieniu okazało się, że ludzie są w stanie stworzyć z tego spójny organizm. I tak się stało. I to był wielki triumf, jak myślę, tego właśnie entuzjazmu Polaków. A potem ten entuzjazm był entuzjazmem troszkę podgrzewanym, to znaczy takim, że budowano wizerunek Polski jako bardzo silnego państwa, które jest zdolne prowadzić zupełnie samodzielną politykę, która jest w stanie utrzymać równy dystans pomiędzy dwoma takimi zagrożeniami, znaczy niemieckim i sowieckim. I to był taki entuzjazm militarystyczny, przekonanie o sile polskiego oręża. Z tego wynikał też taki ogromny szacunek, ogromne znaczenie, jakie w polskiej polityce odgrywała armia. I zarówno znaczenie honoru oficerskiego, ogromny szacunek dla żołnierzy, dla oficerów. Mundur nobilitował w sposób w ogóle dla nas dzisiaj niewyobrażalny i wojsko było taką instytucją zaufania publicznego. Znaczy, jeżeli nawet w polityce działo się źle, jeżeli w polityce zwolennicy marszałka Piłsudskiego byli krytykowani przez swoich przeciwników, jeżeli tam dochodziło do różnego rodzaju dziwnych rzeczy, dziwnych zdarzeń, które na pewno już nie były demokratyczne, to armia starała się trzymać z boku. Ta taka powojenna, oczywiście trochę inicjowana przez władze komunistyczne, ale częściowo taka bezpośrednio własnego przeżycia krytyka tamtych czasów II Rzeczpospolitej, była też po trosze skutkiem klęski. No, to szczególnie zaraz po wrześniu było widoczne. Jeszcze nikt nie wiedział, że Francja padnie, że Francja wytrzyma niewiele dłużej. I wydawało się, że coś strasznego się stało, że to jest jakiś kataklizm, że ta armia, ta potężna, ta, która miała maszerować właściwie na Berlin i zgnieść Niemców, wręcz przeciwnie, poniosła klęskę. Ta siła entuzjazmu przeniosła się potem na gorycie upokorzenia. Chciałbym jeszcze, abyśmy zajrzeli głębiej, może w życie prywatne marszałka. Czy tu są jakieś tajemnice? Był on mężczyzną tylko jednej kobiety, co w obozie piłsudczykowskim ewidentną rzadkością. Czyli znowu był oryginalny. O tak. Na swoje nieszczęście zakochał się w kobiecie znanej w dwudziestoleciu międzywojennym, owszem, ale przede wszystkim znanej ze skandali. Była to pani Marta Tomas, urodzona w Żytomierzu, córka aptekarza.
Trzeba powiedzieć szczerze, że już od młodych lat pani Marta była bardzo merkantylna i zwracała uwagę przede wszystkim na te środki, które wymyślili niegdyś Fenicjanie. Na dobra doczesne. Dokładnie, a Zalewski, czyli jej pierwszy mąż, był właśnie takim człowiekiem. Pani Marta zresztą ulegała bardzo częstym porywom serca. Później jak jej mieszkanie było przeznaczone na spotkania z konspiracją Polskiej Organizacji Wojskowej, więc ona praktycznie się kochała w każdym mężczyźnie, który tam się zjawił. Ale raptem pojawia się w tym właśnie mieszkaniu cały szef Polskiej Organizacji Wojskowej, Edward Rydz Śmigły. Gdy ona zobaczyła Śmigłego, gdy zobaczyła jego wysoki stopień, ewidentną inteligencję oraz zdolności artystyczne, natychmiast się w nim zakochała. Niestety zakochała się dość skutecznie, bowiem jego rozkochała w niej, z tym, że jej to bardzo szybko minęło. Sprawiała mu wiele kłopotów. Nie. Bywali razem? Bywali do czasu. Natomiast bardzo tajemnicza jest historia śmierci pani Rydzowej, bo w 1939 roku z wieloma zabytkowymi bronią, jakimiś meblami, dywanami, wyjechała do Francji. Kiedy Rydz Śmigły został internowany, pisał piękne wiersze o miłości do niej, ona nie zdecydowała się przyjechać do niego i tu się potwierdza ta teza, że nie było między nimi najlepiej, ale on jednak ją nadal kochał. Kolejna wielka tajemnica. Polega też na tym, jak ona zginęła, bo ona mieszkała we Francji i prawdopodobnie była zaangażowana w taką siatkę przemytu narkotyków, papierosów. Niektórzy polscy oficerowie współuczestniczyli w tym. I na początku 50. lat, 51 czy 3, została zamordowana i jej ciało tam znaleziono poćwiartowane. Historycy, dziennikarze, szczególnie jeden z nich, stawiał tezę, że Rydz Śmigły, jak wrócił po wojnie do Warszawy, to przede wszystkim miał zamiar utworzyć kolaboracyjny rząd z Niemcami. Wprawdzie, jak stwierdzał ten dziennikarz, historyk, nie ma na to dokumentów, ale to jest wielce prawdopodobne. Mało tego, twierdził, że Rydz Śmigły tu w Warszawie w 1941 roku, kiedy zmarł, został otruty z polecenia Sikorskiego. Otóż ja sądzę, że na każdym kroku należy to dementować. W Polsce międzywojennym nie było takich przypadków, żeby konkurentów, no bo Rydz Śmigły jeszcze mógł być dla Sikorskiego jakimś konkurentem, załatwiano przy pomocy trucizny. To jest coś, co przyszło ze wschodu i tutaj chciałem stanowczo powiedzieć, że są dokumenty, że zmarł, są dokumenty, że chorował na serce, są zachowane, dotarłem do przecież recept, które lekarze wypisywali, konsultowałem z lekarzami, kardiologami i rzeczywiście zmarł on na serce. Strasznie dużo mamy tych tajemnic wokół osoby Edwarda Rydza Śmigłego. Nie tak dużo, bowiem w 1952 roku we Francji wyszła analityczna praca historyka zawodowego, jednocześnie generała, generała Fourier, który porównał elementy dowodzenia w kampanii wrześniowej Śmigłego z podobną strategią generała Gameleu. I tutaj okazało się, że Śmigły w tych warunkach, w jakich był i takie środki, jakie posiadał, że on praktycznie spełnił swoją rolę. Te kompendium nie było znane w Polsce, bo wiadomo, najpierw Śmigłego skutecznie depersjonowała ekipa Sikorskiego, a później polska historiografia tutaj w Polsce. PRL-u. I tego źródła my nie znamy. Natomiast przez wiele lat w podręcznikach wojskowości w wyższych szkołach wojennych, zarówno w Paryżu, jak i w Londynie, było kilka manewrów znanych nam Edwarda Rydza Śmigłego, między innymi manewr odwrotu pod Kijowa, jako prawdziwy majstersztyk sztuki wojskowej. Ja sądzę, że to, o czym pan Cezary Leżyński powiedział, to jest chyba istota problemu. Śmigły jest bardzo mało popularną postacią do dzisiaj w Polsce. Jest deprecjonowany i zdyskredytowany. Dlaczego? Dlatego, że początkowo go skutecznie deprecjonowała historiografia ta, która wychodziła spod pióra Sikorskiego, a następnie PRL-owska nasza tutaj.
Rydz Śmigły z pewnością. Myślę, że to nikt nie może mieć wątpliwości co do tego, choćby nie wiem, jakie plany strategiczne formułował, nie mógł wygrać kampanii wrześniowej w 1939 roku. To było niemożliwe. Znaczy, plan strategiczny, który był, po pierwsze, zakładał jednak walkę tylko z jednym nieprzyjacielem. To, że 17 września pojawiło się dwóch nieprzyjaciół, a poza tym siła tej ofensywy niemieckiej, no to trudno mu czynić zarzut z tego powodu, że tę walkę przegrał. Jednak no to też trochę wyjaśnia to, że ją przegrał, czemu on nie cieszy się wielką estymą. No bo my nie lubimy za bardzo przegrywających wodzów. Natomiast ten problem zasadniczy, jak myślę, to jest problem 17 września, to znaczy tego momentu, kiedy rząd polski opuszcza terytorium Polski i Rydz Śmigły, wódz naczelny, walczący jeszcze armii polskiej, opuszcza Polskę także wraz z władzami. To bardzo wiele osób z tego właśnie czyni główny zarzut przeciwko Rydzowi Śmigłemu. Powinnością wodza jest zawsze być razem z żołnierzami. Że nie może być tak, że kapitan wódz opuszcza statek. Tak, no właśnie, że wódz znika, a żołnierze zostają. No to jest trochę taki kasus Lorda Jima. Tak jak w powieści Josepha Conrada, gdzie Lord Jim opuszcza statek, pierwszy oficer na statku, myśląc, że statek zatonie. Rydz Śmigły, jak myślę, w jakiś sposób chciał zadośćuczynić za to, co się stało. 17 września 1939 roku opuszcza Warszawę, przestaje być wodzem naczelnym, przestaje odgrywać zasadniczo jakąkolwiek rolę polityczną i wtedy, jako zwykły żołnierz, powraca do Warszawy po to, żeby, jak rozumiem, w tej czy w innej formie służyć Polsce i pomagać. Więc ja bym powiedział, że bardzo trudno rozgrzeszyć Rydza Śmigłego z tego, co uczynił 17 września, ale w jakiejś mierze on sam chciał odkupić swoją winę właśnie tym powrotem do Warszawy, tym znalezieniem się w sercu wroga, gdzie była możliwość pokazania, że tamto, co się stało 17 września, wynikało z niedobrej kalkulacji, niemądrej kalkulacji politycznej, a nie było dowodem jakiegoś sprzeniewierzenia się własnym obowiązkom. Postawić kropkę nad i, jeżeli chodzi o 39 rok, bo to jest najistotniejsza sprawa, to ja jestem przekonany i sądzę, że wszyscy, którzy studiowali sprawy 39 roku w warunkach takiej ofensywy hitlerowskiej i 17 września wkroczenia wojsk radzieckich, nawet dwóch Napoleonów nie wygrało tej kampanii. O Edwardzie Rydzu Śmigłym, zmarłym pod nazwiskiem Adama Zawiszy, dyskutowali dr Cezary Leżeński, Dariusz Marek Zszednicki i Tomasz Merta. Audycję zrealizowała Magda Górecka-Balcer, a całość przygotował i prowadził Artur Wolski.